Jeżeli tak, to sobie zaczniemy jak zwykle i dzisiaj porozmawiamy o trzech spółkach. Tak jak zawsze sobie rozmawiamy o trzech spółkach. Później będą pytania, odpowiedzi oczywiście, jeżeli jakieś pytania będą. Spółki, o których dzisiaj powiemy to XTPL, Ambra i Dekpol, ze względu na to, że no, pokazały pewne istotne, moim zdaniem istotne komunikaty ostatnio dzisiaj, czy, czy w piątek i w czwartek, więc stwierdziłem, że te trzy spółki dziś weźmiemy na tapet. Pierwsze pytanie jak zwykle, czy mnie słychać, a my już sobie może przejdziemy do... Do tego, co dzisiaj przygotowałem. Tak patrzę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o obecny dzień, no to rzeczywiście polski WIG bardzo mocno na plusie. Tutaj akurat mam WIG 30. No ale i czy, czy weźmiemy sobie cały szeroki indeks WIG, czy WIG 20, one oba będą na, będą na plusie i to na dosyć mocnym plusie. Zresztą Ameryka też cały czas idzie w górę, więc no wygląda to naprawdę dobrze, wygląda to naprawdę obiecująco. No i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te spółki, o których dzisiaj chcę powiedzieć, no to zaczynamy o, od spółki XTPL. Jeżeli chodzi o XTPL, tutaj widzę, Szymy, Szymon pisze, Słychać, Paweł, Grzesiek. Także, także za sobie, sobie zaczniemy. Cześć wszystkim, tak w ogóle. I zaczniemy sobie od spółki XTPL. Spółka, spółka XTPL, o no, której już. Kilkukrotnie mówiłem na, na moim kanale, nawet chyba z miesiąc temu albo półtora miesiąca temu właśnie o xt.pl, o xt.pl mówiłem i jeżeli chodzi o spółkę to są, no, głównie mówimy o trzech systemach, DPS-y to jest coś, co w tym momencie dosyć mocno sprzedają i o tym sobie teraz powiemy dzisiaj ze względu właśnie na to, że no Umowy z końca 22 roku i z początku 2023 roku. No, mówią nam o tym, że to będzie istotna część, jeżeli chodzi o ich przychody, ale też tutaj mówimy o tym, że, że tak naprawdę ich rozwiązania no, można zastosować w elektronice w dosyć szeroko, szeroko pojętej, tak to myślę, że można określić. Jeżeli chodzi o XTL, taka ciekawostka, prawdopodobnie będzie wywiad z prezesem. Spółki XTPL na moim kanale. Mówię prawdopodobnie, no bo jeszcze tego wywiadu nie przeprowadziliśmy, ale jesteśmy już umówieni na konkretny dzień, konkretną, konkretną datę. Więc jeżeli nie wiem, na przykład na przykład ciężarówka mi jutro przejedzie, no to tego wywiadu nie będzie, ale jeżeli nic takiego się nie, zdań, nie stanie, to z, z szefostwem XTPL też przeprowadzę wywiad i, i kilka rzeczy się, kilka rzeczy się dowiem. tej Sławek pisze witam, dobry wieczór. U mnie ciemno, pisze Born. Moja tutaj, jeżeli chodzi o Born, też piszesz, moja ulubiona, dzięki Twojemu programowi Oczka mi otwarłeś. Czy to chodzi ci o spółkę XTPL? Czy, czy, czy od tutaj odnośnie czegoś innego tutaj Born piszesz o to, chodzi mi o Twój komentarz, moja ulubiona dzięki Twojemu programowi, bo ja tutaj tylko chcę przypomnieć, że wszystko to, co ja mówię, co co ja gadam, to co ja plotę, to są moje prywatne opinie, to nie jest absolutnie żadna rekomendacja. Nikomu nie mówię, żeby, żeby coś kupował, żeby coś sprzedawał. Po pierwsze, tego nie mogę robić, po drugie, nawet. Nie chcę tego, tego robić, także pamiętajcie tutaj, tak, Born pisze, że, że tak, tylko pamiętajcie o tym, że, że jeżeli chodzi o to, co ja tutaj mówię, to jest tylko moje absolutnie prywatne, prywatne zdanie. I jeżeli chodzi o xt.pl, ja przyznam, nie wiem, czy oni mają dostępną prezentację na stronie swojej internetowej, bo jak wchodzę na ich stronę odnośnie relacji inwestorskich, chociaż nie wiem, może teraz spróbuję, to ona mi się ładuje 100 lat o, teraz mi się załadowała, a wcześniej mi coś nie mogła się załadować. Może weźmiemy sobie prezentację. O, super, to sobie pobierzemy, bo ja sobie kilka slajdów tak naprawdę tutaj przygotowałem odnośnie tej, odnośnie tej, tej prezentacji. Ale jeżeli chodzi o. A nie, to nie jest do końca ta prezentacja, no ale dobra, możemy, możemy spróbować. Jeżeli chodzi o XTPL, zauważysz, trzeba zauważyć,

oni dosyć mocno się zmieniają, bo jeszcze do niedawna to była jedna z tych spółek, o której mówiliśmy, no głównie, że jest innowacyjna i że możliwe, że kiedyś będziemy miała jakieś przychody, może jeszcze kiedyś zyski, ale to za, za kilka, kilkanaście lat, przychody głównie mieli z dotacji, no, tak zazwyczaj tego typu spółki właśnie w ten sposób, właśnie w ten sposób się rozwijają, że te przychody mają bardzo mocno z dotacji, z jakichś różnego rodzaju grantów, a później właśnie jak będą komercjalizowały te swoje różnego rodzaju usługi czy produkty, no to wtedy to się troszeczkę mocniej przesuwa, że z tych grantów mają coraz mniej. Mówię tutaj o procentowo, mają coraz mniej w przychodach, a coraz więcej z komercjalizacji. I można powiedzieć, że właśnie na tym etapie jest XTPL, bo jeszcze do niedawna to były właśnie badania technologii. W tym momencie to jest wciąż ten B, RD, no badania, badania i rozwój. Cały czas oni otrzymują pieniądze z dotacji różnych, ale to już jest coraz mniejszy udział w ich przychodach i to jest myślę, że bardzo duży plus. Komercjalizacja urządzeń, urządzeń DPS. I na w XTPL, i o, tych, o tym sobie chwilkę też porozmawiamy, no bo kilka tych kontraktów głównie w Chinach podpisali, i to jest myślę, że coś do, bardzo istotnego. No i fazą kolejną będzie integracja modułu drukującego XTPL z urządzeniami przemysłowymi. Też o to zapytam się w wywiadzie odnośnie tego, no kiedy jest ewentualnie jakaś możliwość właśnie realizacji tej kolejnej fazy, no bo myślę, że to tak dla nas, dla inwestorów jest bardzo istotne. Ja jak przeprowadzam te wywiady, różnego rodzaju rozmowy z, z zarządem spółek, bardziej chcę właśnie odejść od tej strony inwestorskiej. No sam jestem inwestorem, więc, więc to jest myślę, że fajna opcja, żeby móc sobie porozmawiać z kimś, kto jest zaangażowany w spółkę. No i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, to zauważmy, że ich pipeline inwestycyjny jest naprawdę bardzo mocny. Tutaj w jednej z konferencji wynikowej z to prezes spółki fajnie. Podsumował to albo porównał spółkę do spółek biotechnologicznych. Jeżeli ktokolwiek inwestuje w spółki biotechnologiczne, to dobrze wie, że tam no, ta technologia, ten dany lek, czy jakakolwiek, właśnie technologia, musi. Przejść pewne fazy. i Mamy tam badania przedkliniczne, później badania fazy klinicznej. Zazwyczaj są trzy fazy: pierwsza, druga, druga trzecia. No i to trwa. I tutaj jest podobnie, też tutaj widzimy, że, że są różnego rodzaju etapy, i też to jest właśnie tak podzielone, jak tam mamy na przykład właśnie badania fazy przedklinicznej i klinicznej, tutaj mamy takie różnego rodzaju etapy. I ten slajd fajnie nam, fajnie nam pokazuje. To jest za prezentacja za trzeci kwartał 2022 roku, właściwie za pierwsze 9 miesięcy 22. Roku, że jesteśmy na dosyć zaawansowanym poziomie, Jeżeli chodzi o niektóre właśnie z ich projektów inwestycyjnych, więc to też myślę, że dosyć dobrze wygląda. I rzeczywiście no, ten etap piąty, wdrożenie przemysłowe, to będzie no, myślę, że taki mocny game changer, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę. No, aczkolwiek do niego jeszcze jednak troszeczkę nam brakuje, ale to nie oznacza, że spółka w tym momencie nie zarabia, tak? No, bo wiele osób uważa, że mówimy o tym, że jest wdrożenie przemysłowe i wtedy zaczynamy zarabiać. W XTPL tak nie ma, to znaczy XTPL, jak mówiłem, już ma coraz więcej. I tych przychodów właśnie z, z różnego rodzaju wdrożeń komercyjnych, i to jest myślę, że dosyć istotna, dosyć istotna sprawa. Patrzę tutaj jeszcze odnośnie, odnośnie takich slajdów, których chyba tutaj, chyba tutaj nie ma. No to się poposiłkujemy tym co tym co tutaj przygotowałem. Model kom komercjalizacji, jaki oni mają, to są różnego rodzaju kanały. To jest właśnie dystrybucja, sprzedaż autorskich produktów, ale to jest też partnerstwo strategiczne albo licencjonowanie. Tutaj ta droga do, do zarobienia pieniędzy po prostu przez spółkę to jakby nie jest nakierowana tylko na jeden, na jeden cel. Może to być właśnie, jeżeli chodzi o spółkę XTPL, no, mogą wystąpić różne powody zwiększenia przychodów. Także to też dla mnie jest tutaj, moim zdaniem, jest, jest dużym plusem, jeżeli chodzi właśnie. O, właśnie o spółkę. No i biorąc pod uwagę XTPL, mieliśmy też ostatnio informację odnośnie czwartego kwartału, odnośnie wyników za czwarty kwartał, no bo XTPL no, na ten moment jakichś kosmicznych wyników absolutnie jeszcze nie pokazuje, chociaż te wzrosty rok do roku są imponujące. Jak mówiłem, tutaj bardzo duży wzrost jest nie ze względu na dotacje, tylko właśnie ze względu na przychody komercyjne. Zresztą w tej prezentacji chyba będzie pokazane, jak to wygląda? Przychody ze sprzedaży produktów i usług 3,6 miliona złotych, dotacje to są 780 tysięcy. No i zauważmy, że jeżeli chodzi o to pierwszy, trzeci kwartał 2022 roku, nominalnie oni dostali więcej dotacji niż rok wcześniej, ale biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży produktów i usług, no to tu jest nieba Ziemia, tak 200 tysięcy złotych mieli w pierwszych trzech kwartałach 21, a teraz mają ponad 6,6 miliona już z tych pierwszych trzech kwartałów 22. To oznacza, że spółka się cały czas rozwija, że to, co proponują, też działa, bo podpisują nowe kontrakty i zresztą w ostatnim, w ostatnich miesiącach podpisali kilka nowych kontraktów, chociażby właśnie sprzedaż tego DPS-u do South China i w Guangzhou, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to się tak czyta, w Chinach. I to jest informacja dosyć świeża z 4, z 4 stycznia. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenia w drugiej połowie 23 roku. Mamy też informację o sprzedaży DPS-ów w, w w Chengdu, w Chinach, nie wiem też czy to się tak czyta, z 19 stycznia 2023 roku, i tutaj też spółka dostarczyła, uruchomić wskazane urządzenia w drugiej połowie 2023 roku. W jeszcze grudniu, na koniec grudnia 27, sprzedaż DPS-ów do, do Chin też. No już nie będę czytał, bo, bo jak mówię, tylko się tutaj kompromituje, próbując, czytając te chińskie nazwy. W każdym razie, no znowu partner, partner w Chinach. I to jest też spółka, dostarczy urządzenia w drugiej połowie 2023 roku. 22 grudzień, sprzedaż DPS-ów też do, też do Chin. Więc tutaj mówimy o tym, że jest naprawdę kilka tych istotnych kontraktów. Jeszcze 14 grudzień, bo tutaj wybrałem tylko te kontrakty z grudnia i stycznia, sprzedaż DPS-u też do Chin. I tutaj skąd jest taki bardzo duży wzrost tych właśnie sprzedaży w Chinach? Spółka mówi, że mocniej wchodzi w partnerstwa, znaczy może w, źle używam, używam Wam teraz słów, że wchodzi w partnerstwa, bardziej chodzi tutaj o to, że jakby moc zacieśnia swoje, swoje tutaj patrzę też, czy tutaj byłby ten slajd, który chciałbym, chyba nie, chyba tutaj tego nie będzie, w każdym razie zacieśnia współpracę z, z, z firmą, która właśnie pomaga im na tym rynku, na tym rynku chińskim i stąd właśnie też te też tutaj te wzrosty, jeżeli chodzi o sprzedaż do, sprzedaż do Chin, tak patrzę, czy, y, czy jest jakaś jeszcze prezentacja tutaj, ale chyba, chyba nie, no w każdym razie y, to, że w tym momencie pokazuje się coraz więcej tych kontraktów z Chin nie jest przypadkiem, pytanie czy nie będzie jakichś kolejnych, y, kolejnych tutaj tych, tych kontraktów. A jeżeli chodzi o spółkę, to przekazali informacje za czwarty kwartał, wstępne na razie, 2022 roku. XTPL osiąga blisko pięciokrotny wzrost w 2022 roku, przekracza 10 milionów złotych przychodów. No i tutaj mówimy, że ze wstępnych danych czwarty kwartał 2022 roku, 3,4 miliona złotych przychodów, rośnie 83% rok do roku w porównaniu do 1,19, więc tutaj mamy 3,4 miliona w w trzecim kwartale było to podobnie, bo to było 3,7 miliona, czyli widzimy, że już weszliśmy na ten wyższy, wyższy poziom. Jeszcze patrzymy na to, że w drugiej połowie 2023 roku jednak oni mają co robić, czyli to też jest coś, co będzie działało proprzychodowo, więc to są informacje na pewno bardzo dobre. Zauważmy, no do niedawna przychody rzędu miliona złotych tutaj były wyzwaniem dla spółki XTPL. W tym momencie, w pewnym sensie, można powiedzieć, że ten biznes się. Trochę przeskalował, i tutaj te 3 miliony złotych już zaczynamy osiągać w miarę, w miarę regularnie. No i jeżeli chodzi o spółkę XTPL, przyznam, że no, większych minusów tutaj nie widzę. Minusem ze spółki XTPL, gdybym miał wskazać jakiś, to jest to, że nie oczekujmy od tego, że oni za kwartał albo za dwa kwartały tutaj, nie wiem, pokażą 15 czy 25 milionów złotych zysków czy, czy, czy przychodów. Absolutnie nie. To nie jest tego typu spółka, tylko tutaj musimy właśnie patrzeć na, na kolejne kontrakty, czy podpisują też, z kim podpisują te, te kolejne, kolejne kontrakty. No, biorąc pod uwagę spółkę XTPL, jeżeli chodzi o ich branżę, na pewno jest bardzo duże, bardzo duże zapotrzebowanie. No nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o branżę XTPL, no to mówimy tutaj nie, o tym, że Wszystkie znaki na niebie i Ziemi tak naprawdę mówią nam o tym, że prawdopodobnie ta branża będzie rosła w najbliższych, w najbliższych latach. Nie widzę jakichś takich specjalnych zagrożeń dla samej, dla samej branży, XTPL może handlować i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi. To też jest duży, duży plus, no ale jeżeli oczekujemy oczywiście tego, że właśnie zaraz tutaj będą jakieś, nie wiadomo, jakieś zyski jakie, jakie przychody, no to raczej to nie jest ta, to nie jest ta spółka. Plusem jest to, że raczej nie przewiduje, żeby jakieś kolejne. Emisje akcji były, no bo często w takich spółkach innowacyjnych mamy do czynienia z tym, że jednak te emisje akcji są dosyć częste, no ale tutaj spółka mówi, że środki pieniężne spółki na dzień 31 grudnia wynosiły prawie 6 milionów złotych w porównaniu do 4,6 na koniec 2021 roku, czyli te przepływy pieniężne też tam są naprawdę bardzo dobre. Kolejne postępy we wdrożeniach przemysłowych, rosnąca sprzedaż urządzeń DPS, o czym wcześniej mówiliśmy, wysoki popyt na nanoturze, przełożyły się na realizację całego finansowego spółki w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w 2022, w 2022 roku. No i mówili właśnie o tym, że Oczywiście są zadowoleni, ciężko, żeby nie byli zadowoleni z tych, z tych wyników. No i tutaj w czwartym kwartale było przejście do kolejnego etapu wdrażania przemysłowego, tym razem z partnerem z Korei, z Korei Południowej. Tym samym na zaawansowanych etapach wdrożeń przemysłowych rozwijamy już trzy projekty, które... Obejmują strategiczne dla XTP wyświetlacze, płytki PCB i półprzewodniki. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, o tą przyszłość się absolutnie, absolutnie nie boję. Mówiłem o tym, że na 23 rok patrzą pozytywnie z perspektywy spółki, jak i całej branży, branży DeepTech. No więc tutaj, biorąc pod uwagę sam rozwój spółki, to co w tym momencie się dzieje, no ja nie mam się osobiście do czego za bardzo przyczepić, nawet gdybym chciał. Jak mówię, no problemem może być takie niezrozumienie spółki odnośnie tego, że my tutaj ktoś pomyśli, że my tutaj zaraz będziemy mieli nie wiem kilkudziesięciokrotnie większe, większe przychody czy jakieś nie, nie wiadomo jakie zyski, no na ten moment na ten moment tutaj, tutaj czegoś takiego raczej nie, nie przewidujemy. No i odnośnie tych kontraktów chińskich, wyraźny wzrost zamówień DPS z Chin to efekt właśnie pozytywnych zmian uwarunkowanych gospodarczych w tym terenie w tym regionie oraz efektywna współpraca z naszym dystrybutorem. Tu znowu nie będę się kompromitował. Jakimś chińskim dystrybutorem, z którym współpracujemy od 21, 21 roku. No więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, mówią o tym, że kolejnym celem finansowym do zrealizowania jest dla nas osiągnięcie trwałej rentowności netto w całym 12-miesięcznym okresie. No zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Jak mówię, na ten moment wygląda to myślę, że dosyć, dosyć dobrze. Ja się nie mam raczej do czego przyczepić, jeżeli chodzi o spółkę. Tutaj patrzę, czy coś. Coś piszecie, Sławek pisze, XTPL będzie petarta. No zobaczymy. Ja tutaj jakby nie, nie przewiduję tego, żebyśmy zaraz jakoś nie wiadomo jak, jak rośli, ale biorąc pod uwagę sam rynek i samą spółkę, no raczej nie mam czego, czego tutaj, czego tutaj, z, czego tutaj zarzucić. Tutaj patrzę. Mówisz, spytaj, kiedy będą płacić dywidendę. Ja tutaj patrzyłem na ostatnie konferencje wynikowe spółki, ogólnie takie konferencje inwestorskie. Oni, znaczy, To nie jest spółka, moim zdaniem, która w najbliższym czasie będzie płacić dywidendę, i oni o tym sami mówią, że, że na ten moment nie ma chyba takich, takich planów, żeby w ogóle tutaj była dywidenda. No ale umówmy się, w tym momencie w tego typu spół, od tego typu spółki ja nie wymagam dywidendy. To znaczy, w moim inwestorskim, zacofanym półświadku. Dywidenda od spółki XTP oznaczałoby, że coś tam jest nie tak, bo oni się bardzo mocno rozwijają i oni w tym momencie muszą ładować tę tę kasę w rozwój, moim zdaniem tutaj wypłacanie dywidendy na tym etapie, w momencie, kiedy zaczynają tę komercjalizację na terenie Chin, w którym właśnie no pracujemy nad tym, żeby było to wdrożenie przemysłowe jak najszybciej. wypłacanie dywidendy moim zdaniem, moim zdaniem tutaj minęło się, mijałoby się, mijałoby się z celem. I tutaj jeszcze odnośnie mojego mandaryńskiego. Mandaryński masz na poziomie, nie stresuj się. No, pytanie, jaki to jest poziom, bo podejrzewałem, że jest to poziom niski. I tutaj Sławek pisze, dajemy łapki dla Konrada. Jak najbardziej popieram, ale tu jest taka pułapka, nie ma napisane jakie łapki: czy w górę, czy, czy w dół. Ale w każdym razie możecie tam dawać łapki. A my przechodzimy do drugiej spółki, żeby nie gadać cały czas tylko o jednej, tylko wezmę łyka wodę z cytrynką. I drugą spółką, o której chcę powiedzieć, to już chyba szybciej mi zejdzie. Drugą spółką jest spółka Ambra, bardzo przyjemna spółka, robiąca bardzo przyjemne, przyjemne, produkty. Mówimy tutaj głównie o winach, winiarnia Zamojski. A jeżeli chodzi o marki, no to Dorato, tutaj Cincin. Więc myślę, że dosyć znane jakieś fresko różnego, różnego rodzaju. No, oczywiście, Piccolo, czyli coś, co chyba każdy z nas zna z lat młodzieńczych, też cydr lubelski. Pytanie, czy wy w ogóle pijecie jakiekolwiek produkty marki Ambra? Ja od razu przyznam tutaj bez bicia, że, że ja raczej nie jestem fanem win. Raczej, jeżeli coś pije to może jakąś whisky albo no albo piwo, ale piwa to przyznam, że bardzo rzadko, rzadko piję. Ja czasem żartuję, że tam cały czas siedzę z harnasiem, prawda? Jest taka, że, że jednak nie do końca siedzę, siedzę cały czas z harnasiem, no bo biorąc pod uwagę moje picie, no to, to jest raz na, nie wiem, może, może dwa, dwa miesiące, ale, ale jeżeli chodzi o wina, to, to nie lubię żadnych, ani, ani wytraw, ani tutaj. Ani słodkich, półsłodkich, także ja, ja nie jestem fanem produktów Ambry. Chociaż cydr lubelski nie jest jakiś zły. Kiedyś piłem, dawno, dawno temu pamiętam i, i nie był jakiś zły, też się jakoś mocno nie zachwyciłem. Tutaj, jeżeli chodzi o wina, tutaj widzę Born pisze Pilska, polecam, genialna. Granie i gadanie pisze whisky, tylko reszt reszta to strata czasu i zdrowia. No, czyli ja też piję, też jak coś piję, to, to raczej, raczej whisky, ale jakby nie, nie, nie jestem przeciwnikiem innych, znaczy nie, nie dyskredytuję innych, aczkolwiek nie, nie przepadam. W każdym razie, przechodząc już tak od tej strony inwestorskiej do Ambry, no bo po to, po to się tutaj spotkaliśmy, yy, oni są na poziomie 20 zł i oni są od dłuższego czasu na tym poziomie 20 zł, od maja praktycznie, no i spółka nie chce iść ani, ani w górę, ani w dół. Moim zdaniem dosyć mocno jest ona trzymana przez to, że jednak to jest spółka dywidendowa z długą y, tradycją wypłat dywidendy. Zauważmy, no, tylko raz za 2007 rok nie wypłacili dywidendy, a tak za każdym razem ta dywidenda jest i ona jest albo taka sama rok do roku, albo wyższa. Zauważmy, że zawsze albo jest taka sama, albo, albo wyższa. Ostatnio 25 milionów wypłacone na dywidendę. To oznacza, że jeżeli chodzi o tę dywidendę, oni mogą zwiększyć ją. Oni tutaj wciąż. Nawet gdyby zarabiali tyle samo, albo troszeczkę mniej, to jednak wciąż mogą wypłacać tę dywidendę na naprawdę zacnym poziomie i cały czas zwiększać o te 5-10 groszy rocznie. Więc tutaj ja się spodziewam, jeżeli chodzi o dywidendę. Żadnej zmiany odnośnie ich polityki dywidendowej, czyli jeżeli oni do tej pory zawsze albo robili taką samą, albo większą, prawdopodobnie będzie, będzie, nawet może troszeczkę, troszeczkę większa, nie, nie zdziwię się. Chociaż nie jestem tak pozytywnie nastawiony do wyników Ambrę i już mówię dlaczego, już tutaj się tłumaczę. Ambra ma przesunięty rok obrotowy i ten kwartał, w który był ostatnio, czyli październik, grudzień. To jest kwartał drugi u nich, który jest u nich kluczowym kwartałem. Zauważmy, że biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, no są, są kluczowym, jest to kluczowy, kluczowy kwartał, wiadomo, jest, jest tutaj Są Święta, więc Pan Jezusik przychodzi na świat. Więc, więc trzeba uczcić to, no i Ambra ma najlepsze wyniki właśnie w tym drugim kwartale ich roku obrotowego, więc to jest to, co, te wyniki, które teraz zobaczymy w Amrze, to będą takie kluczowe i ja tutaj bym się obawiał o ich wynik netto, ich zysk netto i to nie jest tak, że ja się obawiam w tym momencie, tylko już o tym mówiłem po wynikach za pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę no czyli ten kwartał trzeci roku kalendarzowego i teraz można powiedzieć to podtrzymuje po pierwsze, zanim do tego przejdziemy, Ambra zamierza wydawać na inwestycje średnio 25 milionów złotych rocznie w ciągu najbliższych 4-5 lat. I to jest oczywiście informacja dobra, ale ja przypomnę, że Ambra mówiła o tym, że chce wybudować swoją farmę fotowoltaiczną, żeby obniżyć rachunki za prąd. No i to miało ruszyć właśnie w 23 roku, jakoś z tego z pamiętam na początku 23 roku. Oni mówią, że spółka zakończyła projekt budowy instalacji fotowoltaicznej, ale boryka się z problemami natury administracyjnej. Czeka na przyłączenie. Mamy wszelką dokumentację, czynimy starania, ale ten proces się opóźnia, między innymi dlatego, że w Polsce jest deficyt mocy przyłączeniowej. Chętnie przy, rozpoczęlibyśmy już drugi etap inwestycji, ale nie możemy tego zrobić, bo najpierw musimy podłączyć pierwszą instalację. A więc to no, może być problem. Nie wiemy, jakby jak duży to jest problem, ale wiemy, że jeżeli chodzi o Polskę, to naprawdę są miejsca, w którym odmowa warunków przyłączeniowych tyczy się 90% wszystkich, wszystkich wniosków. Więc to jest dosyć duży problem. Zawsze, jeżeli patrzymy na jakąkolwiek spółkę z branży OZE, która właśnie zajmuje się na przykład budową farm fotowoltaicznych, to patrzmy na to, ile mają już warunków przyłączeniowych, nie ile mają megawatów w swoim pipeline pip całościowo. Tylko właśnie ile mają warunków przyłączeniowych, bo to jest kluczowe. Jak masz warunki przyłączeniowe, no to już ciężko, żebyś tej instalacji nie zrobił, tak, może się opóźniać, jeżeli Chińczyk Ci nie wyśle paneli, tak, no to oczywiście może tą się opóźnić, ale raczej przyłączysz, znaczy raczej, raczej zrobisz tę, tę instalację, a tutaj, jeżeli nie masz warunków przyłączeniowych, jeżeli ta tauronik Ci powie, no sorry, ale ten mojego słupa to Ty się nie przyczepisz, no to nic tak naprawdę z tym nie da się zrobić, no i to jest jednak dosyć duży problem, więc to no, trzeba tutaj, trzeba obserwować, ale o czym mówiłem wcześniej, a no o tym, że mogą być problemy lekkie z marżą. Ambra wdraża kolejne podwyżki cen produktów. No i tutaj mówimy o tym, że mamy wysoki wzrost kosztów, i na rynku wina wzrost ten sprzedaży produktów nie nadąża za wzrostem kosztów. Ambra stara się zaradzić tej sytuacji odpowiednim zarządzaniem miksem produktowym, próbują stawiać na te wysokomarżowe produkty. Z tym, że tutaj też jest pewien, pewien problem. Oni mówią, że wzrost wartościowy rynków alkoholi jest poniżej inflacji i zdecydowanie poniżej kosztów wytwórzania. Tworzenia produktów. Wzrost ten nie nadąża za wzrostem kosztów, jest to jednak naturalne. Najpierw obserwujemy rosnące koszty, później reagujemy korektami cenowymi. I oni rzeczywiście takie korekty wprowadzili korekty, korekty cenowe. Ale no, prawdopodobnie będą, będą kolejne. W związku z negocjacjami cen, jesień była burzliwa, ale od połowy listopada wszystkie nasze działania związane z dostosowaniem cen zostały zakończone. W listopadzie, grudniu mogliśmy prowadzić działalność w nowych cenach. Pod koniec listopada musieliśmy zacząć wdrażać kolejne, kolejne tutaj podwyżki. No więc no, pytanie, czy w tym momencie właśnie nie będą te wyższe koszty, a dopiero później wchodzą te, te podwyżki. Więc pytanie, czy, czy tutaj nie będzie jakiś spadek, spadek marży. I oni mówią o tym, że i też już od roku, znaczy zanim to, prezes Amber powiedział, że od kilkunastu miesięcy sprzedaż ilościowa wina rośnie, a kilkuprocentowy pro, kilku wzrost wartości rynku odzwierciedla wzrost cen, wywołany rosnącymi kosztami. Już od roku zatrzymało się korzystne zjawisko premiumizacji, czyli trendu, w którym konsument decydował się na produkt z wyższej półki, co było związane z awansem społecznym i ekonomicznym. No i teraz właśnie problem jest taki, że jeżeli chodzi o te wina, to w, te, w tym momencie bardziej pijemy te mainstreamowe, a na nich Ambra ma niższą marżę, niż na tych, na tych takich drogich, więc to też nie sprzyja marży, jeżeli chodzi o Ambrę, więc tutaj, no, zauważmy, że, że jest to pewien, pewien problem. My tutaj też takie zdanie zauważyłem, o, przechodzimy z konsumpcji biesiadnej Integracyjnej do konsumpcji bardziej indywidualnej. Czyli to jest takie zdanie, kiedy tam chlaliśmy na, na weselach w OSP, a teraz już tak troszeczkę inaczej to wygląda. Tak mi, tak mi się wydaje, to, że tak to zdanie powinniśmy rozumieć. Aczkolwiek mówiłem o tym przed chwilą, że tutaj mogą być pewne problemy z marżą. To nie znaczy, że spółka, nie wiem, zaraz się załamie i że będą przepotężne jakieś problemy. Chodzi mi o to, że ta marża raczej powinna lekko spaść. Nie zdziwię się, jeżeli zysk netto rok do roku będzie nawet trochę niższy w tym drugim kwartale no, ich, ich roku obrotowego, czyli niższy niż, niż te, tam było ostatnio chyba coś koło, 40 milionów, tak, 44 miliony, także nie się, jeżeli tutaj będzie niżej zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, patrzymy, 35 milionów niecałe, więc jak mówię, nie zdziwię się, jeżeli będzie trochę, trochę niżej, ale nie przewiduje jakiś, jakiś tutaj armagedon. Zresztą spółka już po wynikach za, trze, za no, trzeci kwartał, czyli pierwszy kwartał ich roku obrotowego, mówiła o tym, że inflacja na razie nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż, ale marże już się obniżyły i oni właśnie o tym, o tym mówili, że jeżeli chodzi o te, o te marże, no to było tutaj troszeczkę... Ciężej. więc to jest na pewno taki, taki pewien, pewien minus. Zresztą tutaj też w prezentacjach wynikowych o tym mówili, że wzrosły im koszty. Jeżeli chodzi o spółkę o niższa marża zysku brutto, to są stale rosnące koszty zakupu materiałów, surowców, osłabienie kursu złotego wobec euro oraz rosnących szybciej niż sprzedaż kosztów dystrybucji. Czyli no tutaj w tym kwartale zostają nam zakup materiałów, surowców, też drogi, koszty dystrybucji też, też drogie, No więc to są myślę, że takie dosyć istotne problemy problemy, które w Ambre też tutaj uderzą w tym drugim kwartale ich roku obrotowego. Także ja tutaj spodziewam się nawet trochę słabszego wyniku netto jeżeli chodzi o Ambre. Ale też nie spodziewam się absolutnie jakichś spadków na kursie. Ten poziom 20 zł moim zdaniem dosyć, dosyć mocny. To znaczy, rzeczywiście, no, gdyby nie wiem, było na przykład 20 milionów złotych zysku, no to wtedy prawdopodobnie byłyby spadki. Ale czegoś takiego nie, nie obserwuję, znaczy nie, nie obstawiam. Bardziej spodziewałbym się, tych kilku milionów złotych zysku, zysku mniej rok do roku przy lekkim wzroście przychodów, ale niższym niż, niż inflacja. Więc tak ja widzę te, te wyniki Ambry. Tutaj patrzę. Czy jeszcze jakieś, jakieś pytania odnośnie ambre są? Born pisze: whisky to bimber, wolę koniak, brandę, nawet rum, rum ma jeden składnik podstawowy trzcina cukrowa whisky to trend marketingowy. No to rum tutaj ma, ma trzcinę cukrową nawet nie wiedziałem, Ja się przyznam, że nie znam jakoś strasznie mocno na, na, na alkoholach. Tutaj patrzę. Inne pytanie odnośnie spółki Ambra. Nie ma, więc przechodzimy do ostatniej spółki, do trzeciej spółki. Spółki mocno nieoczywistej, tak bym to określił. I zaraz Wam udowodnię, dlaczego ona jest tak mocno nieoczywista. Mówię tutaj o spółce Dekpol. Spółka Dekpol, spółka. Tutaj jeszcze tylko jedno widzę, Schachtario, Ambra, ale dywidenda raczej pewna według schematu, więc raczej odpadną inwestorzy wzrostowi, a nie, a nie longi. Rzeczywiście, no to, tak jak mówiłem, to ja się nie spodziewam rewolucji, jeżeli chodzi o dywidendę. Oni wciąż mają potencjał do tego, żeby wypłacać wyższą. Czyli albo będzie taka sama rok do roku, albo wyższa. No Ja nie zdziwię się, jeżeli nawet będzie wyższa o te 5, może 10 groszy. Tak często ambra, ambra tutaj robiła. A już przechodząc do trzeciej spółki, tej nieoczywistej, Dekpol. Dekpol, który jest w trzech segmentach. Developer, budownictwo głównie tutaj generalny wykonawca i też segment stali. Segment stali i segment najmniejszy. Głównie mówimy o to jako deweloperze, jako, jako spółce z generalnego wykonawstwa. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe same spółki, one są naprawdę dobre. Zauważmy, że no deweloperzy w tym 22 roku raczej nie mieli się czym pochwalić. Znaczy ta sprzedaż siadła, umówmy się, i to dosyć mocno siadła, oczywiście, ze względu na to, że no po pierwsze mamy wyższe stopy procentowe, po drugie też KNF zaostrzył rygory, jeżeli chodzi o branie kredytów. Więc tutaj no bardzo mocno. Mocno odeszli ci inwestorzy, którzy kupowali na kredyt. Tam, jak patrzę sobie na indeks kredytu z BIC, czyli ten indeks tego, ile osób stara się o kredyt, to on jest rok do roku mniejsze o minus 60, minus 70% w tych granicach. To no, czyli jest spadek wyraźny, zauważalny, no tak to można określić. No ale jeżeli chodzi o Deckpol, oni ostatnio rosną i to dosyć mocno, bardzo ładnie. 20, z 20 zł na prawie 33, więc kilkudziesięcioprocentowy wzrost, tak? no, z 20 zł, 20 zł, czyli 2 zł to jest 10%, ja skończyłem trzy ja skończyłem klasy podstawówki, także jestem w stanie to obliczyć w zaledwie 5 lat, więc tutaj, no, naprawdę, te kilkadziesiąt procent wzrostu dało inwestorom bardzo fajnie, bardzo fajnie zarobić z tego dołka. Pod względem samych wyników finansowych też to wygląda tutaj bardzo fajnie. Zauważmy, że Deckpool tak naprawdę pod względem zysku netto rósł w, w ostatnich kilku latach, pod względem przychodowym też, aczkolwiek ta marża myślę, że była w miarę trzymana. Więc tutaj na ten moment wyglądało to, wyglądało to dobrze. Ostatni kwartał, trzeci kwartał 2022 roku też wyglądał Dobrze, no wzrosły koszty finansowe, ale wszystkim wzrosły ze względu na, na wyższe, wyższe odsetki. Ale i tak ten zysk naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda w tych ostatnich kwartałach. Także pod względem samej, samych finansów nie ma czego się przyczepić. Kiedyś spółka wypłacała dywidendę w tym momencie, no zobaczymy zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym razie Deckpol Zrealizował cele operacyjne na 22 rok, zakontraktował 341 lokali, już podał wstępne dane za ten czwarty kwartał i za cały też 22 rok. No i tutaj mówimy o tym, że w omawianym okresie segment deweloperski sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich przedstępnych 341 lokali wobec 490 lokali rok wcześniej. No, oczywiście jest to, jest to dużo mniej. Ale tego się spodziewaliśmy. DECPOL miał swoje, swoje założenia co do 2022 roku i on je później zrewidował, no ze względu oczywiście na ten spadek zainteresowania kredytami. Zresztą tutaj mieliśmy informację, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no to, no to tutaj. W październiku 2022 roku Dekpol obniżył tele sprzedażowe na 2022 rok. Spółka zakładała, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedstępnych sprzeda w 2022 roku 320 lokali, a nie 460, jak zakładała wcześniej. No, czyli mocny spadek, no ale wszyscy wiemy z jakich tutaj, z jakich tutaj powodów. Spółka mówi, że pomimo tego są zadowoleni z tych wyników. W naszym portfolio zawsze dominują grubo grupą dominującą grupą klientów byli klienci gotówkowi ten trend w minionym roku z oczywistych względów jeszcze się jeszcze się pogłębił no tutaj ja nie jestem tak pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego to znaczy wszyscy deweloperzy w tym momencie mówią że główną częścią ich, ich wszystkich klientów to są klienci gotówkowi, tak? No i mówią, że to ci klienci gotówkowi są najistotniejsi, klienci, którzy brali kredyt to jest nie wiem na tam 20, 30, czasem 40%, okazuje się, że sprzedaż jest mniejsza o 60 albo 70%. No mi tutaj troszeczkę niektóre rzeczy się nie spinają. No aczkolwiek jeżeli chodzi o samą spółkę Dekpol, aż tak bardzo dużego spadku, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych mieszkań, to no rzeczywiście rzeczywiście nie ma. Zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? No bo jeżeli będą na przykład obniżki stóp procentowych, raczej w 23 się nie spodziewam, ale może w 24, pytanie, czy jakoś mocniej ten rynek, ten rynek nie ruszy. W każdym razie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki utrzymują szeroką ofertę sprzedażową, rozbuduj, rozbudowują też bank, bank Ziemi. Celem segmentu deweloperskiego jest rozpoznanie w 23 roku przychodów. Aha, jeszcze jednej rzeczy nie, nie powiedziałem odnośnie tego 22 roku, bo od razu przyszedłem do mieszkań, a jak to wyglądało wynikowo. W wyniku finansowym 22 roku rozpoznanych zostanie 380 lokali w porównaniu do 406 w 21 roku. Szacunkowa wartość sprzedanych lokali. Wartość to 148 milionów, ale wartość lokali, która zostanie rozpoznana w tym wyniku, to jest prawie 190, 187 milionów złotych, no i przez to zrealizowali te cele operacyjne. A cele na 23 rok przychody na poziomie 308 milionów złotych. I tutaj zauważmy, że mamy 22 rok, 187, a w 23 oni chcą 308. Ale na co składać ma się rozpoznanie wyników finansowych lokali mieszkalnych, apartamentowych oraz przychody z realizacji inwestycji w formule PRS, czyli ten najem instytucjonalny. Więc no to jest też coś, w co, w co DekPol wchodzi. Tutaj Echo Investment, z tym jest ostatnio tam jakaś umowa spółki Dom Development. Wielu właśnie wielu inwestorów, znaczy wiele spółek deweloperskich coraz mocniej wchodzi w ten segment PRS. Zobaczymy jak obecne prawo, albo to prawo, które się w tym momencie tworzy, tutaj będzie, będzie przeszkadzało właśnie w tym PRS-ie, no bo mówimy o tym, że tworzy się rzeczywiście prawo, że nie wolno kupować więcej. Znaczy, jeżeli kupujesz więcej lokali naraz, tam niż chyba 5, to płacisz jakiś ekstra podatek. No pytanie, czy to nie będzie prawo, które będzie zawierało dużo luk. Już słyszałem o tym, że tych luk tu jest sporo. Zobaczymy, czy to wejdzie w życie i jak to, w jakiej formie to, to wejdzie wejdzie w życie. Planowane na 23 rok. Cel w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedstępnych to 430 lokali, czyli też no, oni szacują dobry ten 23 rok. Ja bym aż tak pozytywnie nastawiony osobiście, osobiście nie był. I tutaj muszę przyznać bez bicia, że ja uważam, że deweloperzy troszeczkę zbyt optymistycznie podchodzą właśnie do, podchodzą właśnie do, do tego 23 roku, przynajmniej tak mi się, tak mi się tutaj tutaj wydaje. No patrząc na to, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, zauważmy, mamy już te dane za 2022 rok, no za od stycznia do, do listopada 2022 roku, no i zauważmy, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych od stycznia do listopada no jest drastycznie mniejsza niż w latach, w latach ubiegłych. Jeżeli chodzi o to, ile mieszkań sprzedali deweloperzy, to zauważmy, no, że w tym 2022 roku mamy kilkudziesięcioprocentowe jednak spadki w, we wszystkich niemalże miastach, no we wszystkich miastach, a to oznaczać będzie też, że to wpłynie negatywnie na wyniki deweloperów, bo deweloper najpierw sprzedaje mieszkanie, później przekazuje i w momencie przekazania jest ten największy, największy zysk tego, tego dewelopera. Ile mieszkań deweloperzy sprzedali, w samym grudniu 2022 roku zauważmy, w porównaniu do listopada to są mocne spadki. 23% spadek w Warszawie, która jest bardzo dużym, bardzo dużym właśnie właśnie rynkiem, więc to też jest pewien problem. Ile mieszkań deweloperzy wprowadzili do sprzedaży? No tutaj też jest, też jest mniej. Zauważmy. No, biorąc pod uwagę spółkę Deckpol, to jeszcze warto wspomnieć, no bo jak mówiłem, to jest oprócz dewelopera, też generalne wykonawstwo. Zawarli aneks do umowy o roboty budowlane hal magazynowych. Oni robili tam hale magazynowe. No i miało to być. Jakaś powierzchnia, to miała być powierzchnia 26,4 tysiąca m2 za wynagrodzenie netto o równowartości 3% przychodów ze sprzedaży grupy za 21 rok. Na mocy aneksu zamawiający zlecił wykonawcy realizację dodatkowej części jednej z hal o powierzchni 29 tysięcy m2 wraz z niezbędną infrastrukturą itd. No, i teraz cała umowa wzrosła do łącznie ponad 11% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021, więc no jest to bardzo istotny aneks i to jest bardzo istotna pozytywna informacja dla spółki Dekpol. Więc z tej perspektywy Dekpol wydaje się bardzo fajną i bardzo dobrą spółką, ale jest tutaj jedno ale no którego ja nie jestem w stanie w żaden sposób zweryfikować niestety ale nie jestem z tego w żaden sposób w stanie zweryfikować no bo jak wchodzi się na opinię o spółce Deckpol no to jeżeli zauważymy to jest średnia 2.7 i bardzo dużo naprawdę bardzo dużo tutaj komentarzy jest odnośnie tego, że nie polecam współpracy, firma opóźnia się z opłaceniem faktur za transport o prawie 90 dni. I to nie jest pojedynczy komentarz, bo tutaj mówią, że nie płacą podwykonawcom, że właśnie czekam już 4 miesiące na wynagrodzenie. No i dużo jest takich komentarzy. Pytanie, czy to jest jakiś atak, taki troli internetowych? No, może być, jednak mówimy o tym, że to, jest 30, to są 35 opinii. To nie jest tak, że ktoś nie może takiego ataku przeprowadzić. No ale pytanie, czy to jest rzeczywiście atak, czy rzeczywiście tak jest i Deckpol czegoś tutaj nie płacimy tego? my tego tak naprawdę nie wiemy. Jeżeli chodzi o opinię o Deckpol, tutaj na GoWork go sobie w, w, wszedłem. Ja nie sprawdzam na GoWorku to, czy tam gdzieś się dobrze pracuje, czy nie, ale na GoWorku też jest właśnie dużo informacji o tym, że że nie płacą podwykonawcom, Dekpol nie płaci, nie będę już dla nich nic, nic robić. Więc tutaj wiele jest właśnie takich, takich komentarzy odnośnie jednak tego, że firma nie płaci. Czy to jest właśnie jakiś atak troli? Czy rzeczywiście tak jest? Ciężko mi się do tego odnieść, no bo pod względem finansowym wszystko tam się tak naprawdę zgadza. Jak sobie popatrzymy na chociażby spółkę, spółkę Dekpol, no to te przychody rosną, wynik operacyjny rośnie, marża jest też na bardzo dobrym dobrym tutaj poziomie. Portfel zamówień mają na, na naprawdę dobrym, dobrym poziomie, wszystko jest tutaj ok. Jeżeli chodzi o jakieś zadłużenie, zauważmy. Bo to może nas, gdyby spółka miała jakieś większe zadłużenie, to mogłoby nas naprowadzić na to, że te opinie mogą być prawdziwe, no ale zauważmy, dług netto na poziomie 200 milionów złotych, tak naprawdę on się utrzymuje tam od dłuższego czasu. To nie jest jakiś bardzo wysoki dług netto. Dług netto w stosunku do BIDA 1 1,4, gdzie tak naprawdę, jak patrzymy na, na przykład, jak na to patrzą banki, to banki patrzą, że jeżeli jest poniżej 3, to, to znaczy, że spółka jest bezpieczna. 1,4, no to naprawdę jest mocne mocne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o spółkę. Jeżeli chodzi o same obligacje, no to nie mają jakieś dużo do spłacenia, czy to w 23, czy to w 24, no w 25 trochę więcej, ale no nic tu mi nie, nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście Deckpol miał miał tutaj nie, nie płacić. Ja, ja tego totalnie nie rozumiem i nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakiś atak, atak jakichś troli internetowych. Bardzo ciężko mi to określić i przyznam, że, że to jest taki no, potężny znak zapytania, jeżeli chodzi o Dekpol. Finansowo naprawdę wszystko tam się spina. Spółka ostatnio fajnie poszła do góry. Pod względem wolnych środków pieniężnych oni też mają, mają pieniądze, więc no, ciężko mi tutaj jednoznacznie określić, jeżeli chodzi o, o spółkę, dlaczego takie opinie tutaj, tutaj są I to byłoby na tyle. Przechodzimy do pytań, odpowiedzi. A jeszcze zanim pytanie, odpowiedzi, no to partnerem dzisiejszego odcinka jest firma XTB. I jak ktoś nie ma konta brokerskiego właśnie w XTB, to jeżeli zakładamy w tym momencie konto i przelejemy tam jakąkolwiek kwotę pieniędzy, dostaniemy darmową akcję do 100 zł. Więc myślę, że absolutnie warto. Ja sam osobiście tam mam od wielu lat konto, żadnych problemów nigdy z nimi nie miałem. Patrzę tutaj, co, co piszecie. Cześć, 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 cześć. Patrzę Piotrka. Cześć Konrad, czy myślisz, że kompremum wypłaci w tym roku dywidendy? Jeśli tak, to jak sądzisz, jakiej kwoty możemy się spodziewać? Kompremum przyjęło politykę dywidendową, więc oni tam z tego, co kojarzę, powiedzieli dokładnie, ile będzie dywidendy. Czekajcie. Kompremum polityka dywidendowa, jak Google może nam powie, 17-21, przyjęli politykę dywidendową, tak, i mamy informację, zarząd, akcent... propozycja wypłaty dywidendy w wysokości do 60, 66% zysku netto spółki, przy realizacji założenia, że tam dług nie będzie jakiś tam bardzo wysoki, czyli do 66% zysku netto, netto spółki, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o nich, także mają tę politykę dywidendową, w 2021 roku ją przyjęli, to więc podejrzewam, że rzeczywiście, no może być, biorąc też pod uwagę, że tam kompremum. Ostatnio dobre informacje pokazywało z tego, co kojarzę. Spółka, no, kilka nowych informacji odnośnie tej fabryki, tam, że, że w joint venture będą ją robili, 45% dla, dla kompremum, licencja, właśnie dla, na platformę transportową pracowaną przez VAT kupili, więc tutaj kilka takich dobrych informacji. Finansowo ostatnio też w końcu zaczęli pokazywać też w miarę dobre wyniki, bo oni mieli tam problem, widzę, czwarty kwartał, tak? Czwarty kwartał był, był słaby, ten Kontrakt GSMR, który oni robią, na ten moment jest realizowany i na najbliższe, najbliższe miesiące mają to zapewnione, więc jest wszystko ok. Ja bym tylko chciał, żeby CompreMum szukało jakichś sobie nowych kontraktów, no bo ten kontrakt GSMR, który robią, on odpowiada za bardzo dużą część przychodów, więc to będzie po tym kontrakcie, jak on się skończy, więc myślę, że warto, warto pomyśleć o tym. Cześć. O, Konrad Duda pisze. Jesteś jakimś tym kolegą, znaczy kolegą, rodziną z Andrzejem Dudą. Jak tak, to mnie zapoznaj. Chętnie bym przyjął jakąś lukratywną posadkę w spółce Skarbu Państwa. I moja cała rodzina. Cześć. W zeszłym roku gaming był strasznie zdołowany. Jak oceniasz perspektywy spółek jak Platysz i Masz, Sea Seagames, Playway w zeszłym roku bez większych premier? Teraz. Tutaj kilka, kilka tych premier. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o gaming, ja patrzę bardzo pozytywnie na ten sektor. Jeżeli wejdziesz sobie na mój kanał, to niedawno robiłem taki film odnośnie tego, jakie indeksy, moim zdaniem, mogą być ciekawe na ten, na ten 23 rok. I jeszcze raz przypomnę, że to, co ja mówię, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, a nie jakaś opinia eksperta. Czy tam opinia, znaczy rekomendacja inwestycyjna, ale ja oceniam 23 rok naprawdę ciekawy. Tutaj wymieniłeś m.in. Playway. Wiesz, jeżeli chodzi o Playway, ja trochę tę spółkę traktuję jak takiego zamiennik ETF-a na, na gaming. Jakbym chciał mieć ETF-a na gaming, to, to myślę, że Playway można sobie po prostu kupić i to mi trochę zamienia tego ETF-a, no bo, no bo Playway ma udziały w tylu spółkach i też tylu spółkach, które są na giełdzie, że jeżeli ogólnie sektor gamingu będzie szedł do góry, moim zdaniem może być to, to yy, może tak być, no to Playway myślę, że też tutaj może, może pokazać swoją moc. Bluebird Team, no on jest już trochę po wzrostach, ale myślę, że jeżeli chodzi o Bluebird, no to no to tutaj i premiery Silent Hilla, dwójki, i ile of Fear mogą też jeszcze ten kurs trochę, trochę podciągnąć. Ja też patrzę chociażby na, na spółkę Big G Studio, na Render Cube, bo Render Cube tam nie ma może nowej gry, ale wprowadza tryb operacyjny do swojej, także ogólnie na gaming patrzę, patrzę, patrzę pozytywnie. Tutaj Born pisze: Popatrz też na PCC sol jak ładnie spodekrysuje insiderzy, zwiększają zaangażowanie. Gaz tani to chemia, chemia szaleje. Jeżeli chodzi o gaz. No moim zdaniem on bardziej pomaga azotom. To znaczy, na przykład, chociażby PC Rokita nie jest tak strasznie mocno uzależniona od cen gazu, jak chociażby azoty. Więc tutaj, oczywiście, tani gaz sprzyja chemii, tak? No bo biorąc pod uwagę chemię, ich głównym kosztem są ceny gazu. Więc biorąc pod uwagę to, że już gaz jest naprawdę tani, no w porównaniu do tego, co było 3-4 miesiące temu, my przecież my jesteśmy chyba na poziomach z 2018 roku, więc to są takie poziomy w miarę dobre, tak? Więc, więc to jest na pewno też plus dla, dla całego. Sektora chemii. Ja ogółem na chemię patrzę, patrzę pozytywnie. No tutaj patrzyłbym też na PCC Roki, te pod względem dywidendy. Ona może być, może być tutaj fajnie. Przypominam, apel Sławka. Dajemy łapki w górę, także dawajcie łapki w górę, bo no jeżeli nie będziecie dawać, to, to, no to nie wiem, na przykład Lewandowski złapie kontuzję. Patrzę dalej, co tutaj. Co tutaj, jakie pytania są? Konrad pisze, ale to nie jestem ja. Hej, może trochę prywatne pytanie, ale mógłbyś powiedzieć, o jakich maklerów trzymasz akcje? Czy masz wszystko w jednym miejscu? Czy masz może coś poza polską jurysdykcją? Oczywiście, jeszcze raz mogę powiedzieć o XTB. Tam to jest moje takie główne konto, ale mam też, mam też w Aliorze, mam też w Mbanku, mam Ike w Bosiu, mam na Trading 212. I to chyba wszystko, co mam. Tak, chyba wszystko wymieniłem, tak mi się wydaje. Born pisze tak z ciekawości, stosujesz zabezpieczenia na akcjach? Stop kwotowy, mentalny nie ma znaczenia, czy może grasz częścią swoich, swoich akcji? Jeżeli chodzi o stop losy, różnie. To znaczy, jeżeli... Mówimy o spółce, która jakoś bardzo mocno poszła do góry, to czasem rzeczywiście stosuje stop lossa, wchodząc, żeby nie nadziać się na, na jakąś górkę. Często no, te korekty potrafią być po kilkanaście, kilkadziesiąt procent, więc zazwyczaj wtedy. Ja przyznam, że osobiście mam bardziej, można powiedzieć, stop loss troszeczkę mentalny. Ja tutaj wiele razy już to mówiłem, ale ja osobiście no, mam swój dziennik inwestora, i ja go wypełniam. I, I tam ten dziennik jest taki bardzo opisowy, to znaczy, czemu wszedłem w spółkę, yy, jaka jest perspektywa branży, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli coś się złego dzieje, ja zawsze zapisuję to sobie i mogę od razu tak na chłodno można powiedzieć, to porównać, czy to, co się teraz stało, powoduje to, że te wszystkie inne pozytywne informacje są mniej istotne niż ten, ten negatywny sentyment obecny i to jest myślę, że takie, takie fajne, to też ja uważam, że to jest takie dosyć świadome inwestowanie, żeby właśnie zapisywać po prostu to sobie, no bo wiadomo, pamięć, lo, pamięć ludzka jest, jest ulotna, więc mam ten stop los w postaci właśnie swojego dziennika inwestora. Handy. O, widzę, że masz takiego Sągo Janusza w awatarze. Co sądzisz o Green X? To jest ta spółka od tego, tego pozwu, tak? Z tego, co kojarzę. Bardzo popularna. Tak. No, słuchajcie, w tym momencie to jest wyłącznie spekulacja. Czy, czy rzeczywiście czy rzeczywiście będzie, będzie to odszkodowanie przepotężne, miliardowe, wielomiliardowe czy, czy nie, także no ja się na spekulacji za bardzo, za bardzo nie znam, więc też nie chcę się wypowiadać ja osobiście w spółce nie jestem, ani nie byłem przez żaden, żaden czas Born pisze, cenię sobie bardzo twoje analizy fundamentalne i logicznie czytanie sprawozdań nie ma w tym wazeliny, polecam dla mnie numer jeden Mamo, mówiłem ci, żebyś nie pisała na czacie. Mm, tutaj patrzę dalej. Bebel Liberator. Fajnie wygląda Unimot. jakaś analiza by się przydała. nimot tam ponad stówkę, rzeczywiście fajnie wygląda jeżeli chodzi o spółkę, o już 109, no cały czas rośnie i to bardzo mocno rośnie. No w, akurat w przypadku Unimotu wydaje mi się, że jednak zasada trend is your friend bardzo mocno pomaga w ostatnim, w ostatnim czasie, w ostatnich kilku miesiącach. Biorąc pod uwagę spółkę, przyznam, że muszę zobaczyć odnośnie tego podatku od nadzwyczajnych, od nadmiarowy, nadmiarowych zysków, jak on się nazywał, Windfall tax, chyba tak, który Unia nam nakazuje, czy, czy i w jakim stopniu Unimod będzie nim narażony, bo to jest taki jedyny duży minus, jeżeli chodzi o Unimod. Wszystkie inne informacje dla mnie bardzo dobre, z tym, że zauważmy też, jak to jest, jeżeli chodzi o, o, o spółki, które no, często są ciekawe, ale jakoś nie, nie ruszają. No bo ja mówiłem o Unimocie, pamiętam chyba pierwszy raz w momencie, kiedy on był koło 20 zł. I tak naprawdę później była ta informacja o fuzji Orlenu z Lotosem. I ja, no jak mantrę, powtarzałem wielokrotnie, że moim zdaniem największym zwycięzcą tej fuzji będzie właśnie Unimod. Kurs tam stał w miejscu. On dopiero później poszedł z tych 20-30, no tam 35 zł, chyba później po tej fuzji było. I dopiero później tak poszedł mocno, mocno w górę. Pomimo tego, że już wcześniej były dobre wyniki finansowe, ja tam przyznam, nie widzę jakichś specjalnych minusów. Oprócz tego właśnie, właśnie dużego podatku. Damian myściak pisze. Azbis szacunki proszę o szybki komentarz. No tutaj baza była przeogromna z tego, czwartego, z tego grudnia 2021 roku. 396 milionów chyba dolarów, jak się nie, myśl, jak się nie mylę, a teraz coś około 300 było. Zaraz zobaczymy sobie. Azbis wypracował 303 miliony dolarów wobec ilu 396. Tak, no zrealizowali to realizują tę, 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 tę prognozę. Na poziomie przychodów została, została zrealizowana. Pamiętajmy też, że biorąc pod uwagę Azbis, no oni jeżeli będą raportowali w złotówce, to już ten przelicznik nie będzie aż tak dobry, bo dolar już nie jest aż tak drogi, więc to jest można powiedzieć taki pewien minus dla spółki Azbis, ale ja większych takich no bardzo dużych minusów nie widzę, jeżeli chodzi o spółkę. Też zauważmy, że teraz już ta baza nie będzie aż tak wysoka, no bo za 21 rok mieliśmy przepotężną bazę, za 22. No już nie pamiętam jak to było styczeń/luty, zresztą możemy sobie zobaczyć jak to było w styczniu w lutym, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ASBIS, to się musimy cofnąć o 100 miliardów lat i i i zaraz zobaczymy jak to było w styczniu i lutym, jeżeli chodzi o wyniki przychodowe sprzedaż w grudniu, to zaraz będziemy mieli sprzedaż w styczniu informacja o miesięcznych szacunkach za styczeń. 242 miliony dolarów, czyli ten styczeń jeszcze był dobry. Przypomnę, styczeń, no to jeszcze był ten czas, kiedy tej wojny nie było, ale jak to było w lutym. Zaraz patrzymy. Jak to jest? Jak to jest w lutym? Informacja o przychodach z lutego. 244 miliony dolarów były 1% wyższe, czyli luty też powiedzmy, powiedzmy, dosyć wysoka baza styczeń luty. No i teraz marzec. W marcu informacje o przychodach za marzec 209 i 20% niższe. No więc styczeń, luty, no pytanie, czy tutaj nie będzie jednak problemem z tą wysoką, wysoką bazą. No i inwestorzy też, czy nie będą właśnie tak negatywnie nastawieni w momencie, kiedy spółka będzie na przykład pokazywała, nie wiem, minus 3 czy minus, minus 5. Od marca może to się, to się poprawić, aczkolwiek jakichś takich większych zagrożeń w samej, spółce, w samej spółce ASBIS ja osobiście nie widzę. Damian, jeszcze piszesz odnośnie PCC Rokity, że ATH przebili. Możliwe, że to jest wzrost pod dywidendę, bo tam, nie wiem, po ile teraz jest Rokita? Rokita, Był gdzieś taki polityk, Jan Maria Rokita, on teraz taką brodę ma, 120 zł. No tam dywidenda moim zdaniem tak 13-14 zł, to spokojnie może być, nawet może 15, także myślę, że to pod dywidendę tak dosyć mocno rośnie. Idziemy dalej. Użytkownik Facebooka, spółka, kruk, jakie perspektywy? No, w moim odczu odczuciu dobre perspektywy w kruku. To znaczy, ja nie widzę tam jakichś takich oznak zatrzymania. Sam się trochę na kruku przyznam, że bez bicia, przyznam, że się sfrayerzyłem, bo czekałem na tam poziomy dużo niższe. Wtedy, kiedy oni chyba byli po 200, już nie pamiętam, 200. oni mieli podłogę na poziomie 230. Ja oni poszli tam do chyba 260, ja czekałem na kolejne cofnięcie do 230. No i tak do dzisiaj sobie czekam na to cofnięcie. Także tutaj też no, pewna, pewna nauka z tego idzie, że czasem no, nawet o te 5-7% nie, nie warto się tutaj kłócić, jeżeli rzeczywiście perspektywy są dobre, a spółka sama ruszyła. A rzeczywiście tak było w Kruku. Ja osobiście nie widzę tam żadnych problemów, jeżeli chodzi o samą spółkę. Finansowanie cały czas mają. W 23 mówią o tym, że chcą, znaczy chcą. Ich celem jest to, żeby jednak, jeżeli chodzi o ten portfel wierzytelności, był trochę niższy. To znaczy, mniej nabędą tych wierzytelności w tym 2023 roku niż w 2022, no ale to nie zatrzyma rozwoju spółki. Naprawdę tam wszystko bardzo mocno się zgadza. Co sądzisz o sprzedaży ABB Movie Games przez Playway? No, co mam sądzić? no Pewnie mówi, że będzie spadało. ABB jest zawsze traktowany negatywnie. Ja osobiście uważam, że jeżeli mamy jakieś małe ABB, czyli małą przyspieszoną budowę księgi popytu w spółce, jak mieliśmy na przykład w przypadku spółki Autopartner, gdzie tam, nie wiem, chyba 2% zostało skupione, a, a główni właściciele i główni akcjonariusze chcieli sprzedać chyba 8%. No to, to, to jest taka neutralna totalnie wiadomość, a nawet tam wywołało mocne spadki, więc no Movie Games pewnie będą, będą spadki i zobaczymy po ile sprzedadzą. No też tak patrzę na to, że Movie zostało wprowadzone na główny parkiet, teraz ostatnio poszli mocno do góry i nagle Playweight z taką bombą wy, wychodzi. Oczywiście nikogo o nic tutaj nie, nie podejrzewam. No, biorąc pod uwagę Playway, myślę, że mieli dużo szczęścia, że akurat tak to się potoczyło. No, aczkolwiek, no, jeśli chodzi o Movie Games, pewnie jutro spadki. Pytanie, czy to jest koniec spadków, czy w sensie, czy jutro będą spadki, a później odbicie. Wcale nie jestem jakoś tak mocno do tego przekonany. Sławek dalej nawołuje, Konrad się stara, łapki idzie, to nic nie kosztuje, daje zasięgi Konradowi. Dokładnie Sławku, popieram Cię. Dalej idziemy, Songo znowu pyta, ja osobiście z Dragon Bolat tak w ogóle wolałem Vegetę najbardziej, a to był mój ulubiony bohater. Czy jest szansa dostać się na grupę facebookową wcześniej, czy dopiero na początku miesiąca? No niestety, tutaj będę niezłomny na początku miesiąca. Bogdan S., Kinopolska. O, przyznam, że dawno nie patrzyłem na Kinopolska. Kinopolska dywidendę wypłacało, oni dalej wypłacają tę dywidendę? No, nie, właśnie ja patrzyłem parę lat temu, ostatnio na, na Kinopolskę i oni byli taką fajną spółką dywidendową, teraz nie. Przyznam, że ostatnio absolutnie nie, nie analizowałem samej spółki. Ja nie lubię spółek, właśnie Kinopolska, w którym Moim zdaniem mają małą szansę na to, żeby jakoś strasznie mocno zwiększyć profil swojej działalności, czyli znaczy nie profil swojej działalności, ale zwiększyć zasięg swojej działalności, no jednak przez to, że to jest no, głównie telewizja, jeżeli chodzi o tego typu spółki, ja nie jestem do nich po prostu pozytywnie, pozytywnie nastawiony, więc no, tutaj tak na szybko patrząc, na szybko patrząc, no myślę, że jest mała szansa, żeby spółka nas czymś strasznie mocno zaskoczyła. Tutaj patrzę teraz: 250 milionów przychodów. Ładny zysk, bardzo ładny. 50 milionów. Pytanie, czy ten zysk był taki z działalności operacyjnej, czy coś tam się wydarzyło? Bo przyznam, że no to mnie tutaj zaskakuje, że taki potężny zysk spółka pokazuje. 18 milionów. Złotych, czwarty kwartał 2021 roku. Fajnie, fajnie to wygląda, ale jak mówię, ja nie jestem nastawiony pozytywnie do tego typu spółek. Spółki, jak mówię, bardzo dawno nie, nie analizowałem, także też nie chcę się jakoś tak dokładniej wypowiadać. Idziemy dalej. Angela 532. Cześć, proszę kilka słów na temat spółki Toja. Spółka Toja, która. Jest trochę podobna do Timu, do grodna. Myślę, że to są i takie, to są spółki, które są najbliżej spółki, spółki Toja. I rzeczywiście ostatnio mieliśmy jakieś wzrosty z 4,60 na okolice 6 zł. I ja przypomnę, że Toja trochę się zaczęła mocniej rozwijać w Chinach pod takim względem, że. Chcą się mniej, unie, znaczy chcą się uniezależnić od tego, tych zerwanych łańcuchów dostaw, dlatego też się rozwijają w Chinach pod względem magazynu. To jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. No też trochę jak i Team, i Grodno pokazują słabszy wynik netto rok do roku, i nie zdziwię się, jeżeli w tym roku, znaczy w tych kwartałach, też tak najbliższych będzie. Pamiętajmy o tym, że jednak to ja jest no dosyć mocno powiązana z Budowlanką. W tym czwartym kwartale 2022 roku, w pierwszym kwartale 2023 roku nie sądzę, żeby jakoś mocniej poprawiali te swoje wyniki finansowe, właśnie ze względu na to, że dosyć mocno są związani z Budowlanką, bo na to Budowlanka jednak teraz spada. Tutaj też, jeżeli chodzi o dywidendę, tam kiedyś była co dwa lata dywidenda, a później był konflikt w zarządzie i gość, który chciał wysokie dywidendy, Sprzedał część akcji, a teraz on, teraz ten drugi, który chciał niższe dywidendy, teraz on zarządza spółką i on ma dużą część akcji, więc też nie liczę tutaj na jakieś duże dywidendy, jeżeli chodzi o spółkę to ja. No więc ja nie jestem jakoś tak bardzo pozytywnie nastawiony na najbliższe kilka miesięcy. No, ogólnie, jeżeli chodzi o samą spółkę, tak w perspektywie kilku lat, może rzeczywiście tak, ale pytanie, czy, czy teraz jest dobry czas, żeby pchać się w spółki takie około budowlane, jak chociażby na przykład. Na przykład Toja. Facebook User, Wotum, jak może wyglądać najbliższa przyszłość spółki? Moim zdaniem bardzo dobrze. Ja zresztą, chyba kilka dni temu robiłem film o Wotum, chyba w tamtym tygodniu, nawet dawałem na, na swojego youtuba film o Wotum. Zaraz. Youtube. O, prowadzę transmisję na żywo. Film o Wotum, to muszę w swój kanał wejść. I dać wideo. I tam chyba niedawno mówiłem o Wotum, albo mi się wydaje, tak, sześć dni temu mówiłem o Wotum, to zobacz sobie ten, ten film. Zmienność była. XTB zrobił miliard zysku. Taki, taka jest miniaturka, i tutaj mówiłem dokładnie o Wotum. Ja tam widzę raczej dobre, dobre perspektywy. I jeżeli chodzi o, właśnie, skoro jesteśmy już tak w ogóle na moim kanale, to jak sobie wejdziecie, i tam jest taka karta społeczność, ja dałem pytanie. Jakie tematy odnośnie giełdy, inwestycji pieniędzy Was najbardziej interesują? Tak, na przyszłość chcę wiedzieć, o czym robić filmy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, napisz mi w komentarzu, żebym, żebym wiedział. No bo w sumie robię te filmy dla Was, więc fajnie, jakby te filmy jednak Wam pasowały. Idziemy tutaj dalej po tych. Deny pisze. Hej Konrad, jak uważasz, które sektory będą w 2023 roku utrzymywały kurs na północ. No to mogę jedyne co zrobić, to wrócić do mojego kanału, wideo i 5 i, i dni temu dodałem film. Najlepsze indeksy do inwestycji na 2023 rok. Więc zobacz sobie. Ten film 23 20, minuty. Można dać przyspieszenie razy dwa i będzie jeszcze, jeszcze krócej, także, także zachęcam cię do tego odnośnie Movie games to już to już mówiłem. Hmm. Abi habi grosisz lewemu? Tak. Hmm, tutaj patrzę. Jak jest jakaś spółka, o której na przykład praktycznie nic nie wiem, to taki komentarz opuszczam. Na przykład tutaj ktoś się pisze o OX, Ja przyznam, że, że nie interesuję się spółką, więc, więc ciężko, żebym cokolwiek tutaj mądrego powiedział. Co nie znaczy, że w odnośnie innych spółek cokolwiek mądrego mówię. Angela też pisze, czy uważasz, że warto teraz inwest interesować się bankiem handlowym, biorąc pod uwagę dywidendę? Czy myślisz, że warto na tych poziomów kupować czy sprzedawać? Spodziewać się. Jeszcze jakiejś większej, większej korekty. No słuchajcie, bank handlowy trochę idzie tak jak wszystkie, cały sektor banków. bank handlowy jest też. Yy... Takim bankiem, który jest chyba najbardziej stabilny dywidendowo, właśnie biorąc pod uwagę banki albo PKO, albo, albo bank handlowy to jest taki. Bank handlowy też ma jasną politykę dywidendową, że oni nawet z tego co kojarzę, do 100% zysku netto mogą wypłacić na samą dywidendę. No więc biorąc pod uwagę to, że ten ostatni rok naprawdę bardzo dobry, 1,2 miliarda złotych za ostatnie cztery kwartały zrobili. Moim zdaniem za ten cały 22 rok będzie trochę trochę więcej. No także no podejrzewam, że ten miliard na dywidendę tutaj, tutaj spokojnie może być, no to oznacza, że myślę, że te granice 10% stopy dywidendy odnośnie obecnego kursu. Myślę, że są nawet, są nawet, nawet realne. A czy będzie szedł. Jak teraz handlowy będzie szedł, no bardziej patrzymy ogólnie na indeks wigbanki i, i tutaj e, całość, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten indeks. Maciek Falkiewicz pisze Konrad, że zapoznać nas ze swoim portfelem IKE z zamówieniem. no niestety nie znaczy portfel swój i zwykły główny IKE pokazuje na, na swojej grupie Bogdan pisze jeszcze odnośnie DeckPolu. DeckPol spółka działa, działa, spółka w generalnym wykonawstwie działa w pozycji siły przy odpowiedniej spisanej umowie. Czasami pod wykonawcą bardzo trudno jest wystawić fakturę. No możliwe, że, że coś takiego jest. No ciężko, mi, ciężko mi tutaj powiedzieć. I tutaj piszesz dalej, inaczej jest w stosunku generalny wykonawca-inwestor. Tam pozycja wykonawcy jest bardziej wyrównana. No jak mówię, możliwe, możliwe, że rzeczywiście coś tak, że rzeczywiście tak jest. Ja, ja się na tym, na tym nie jestem. Kryptoweteran pisze, a mógłbyś powiedzieć kilka zdań o trading 212, czy jest OK? No, dla mnie jest OK. Ja tam mam głównie zagraniczne akcje. Tam, jak wejdziesz w trading 212, to dostaniesz, znaczy, jak założysz tam konto, to można dostać darmową akcję. Ja też mam w tych. W swoich linkach afiliacyjnych, to że, że jeżeli właśnie wejdziesz, to ty dostaniesz darmową akcję i ja też tę akcję dostanę. Także ja też można powiedzieć: na tym zarabiam, jeżeli wejdziesz z mojego linku, no mogę wysłać ten, ten link gdzieś, podrzucić. Nie wiem, czy ta promocja dalej obowiązuje tak normalnie. Czyli jeżeli normalnie bez mojego polecenia wejdziesz, to coś takiego dostaniesz. W każdym razie ja pamiętam, jak to mocniej promowałem, to różnie to było. To znaczy, były, było tak, że ktoś na przykład dostał akcję za 5 dolarów, a ktoś dostał akcję za 25 dolarów. Więc spoko, spoko promocja. A jeżeli chodzi o samą, sam interfejs, sposób działania, nie wiem, spredy, wszystko jest jak dla mnie, dla mnie ok. Nie mam się do czego przyczepić. Hasium 70 było coś w wig 20 jak predykcja Hossa pokoleniowa long terma czy capishon no, wydaje mi się, że w tym momencie fajnie wszystko idzie idzie w górę i raczej nie widzę jakichś takich powodów, żeby było inaczej w najbliższym czasie ta Hossa pokoleniowa to ja miałem spokojnie easy easy odnośnie, zwłaszcza odnośnie WIG 20, bo jeżeli Chossa pokoleniowa ja miałem brał jakieś na znaczy myślałbym o nawet trochę mniejszych spółka jak MWIG 40 czy czy SWIG 80 no Tutaj biorąc pod uwagę te właśnie indeksy, ja do WIG20 jestem najgorzej nastawiony, najbardziej negatywnie ze względu na duży udział spółek skarbu państwa. Pamiętajmy, 23 rok to jest rok wyborczy, więc potrzeba kasy na wybory, na łatwość ciągnąć jakieś ultra nowe podatki ze spółek skarbu państwa, więc ja bym tutaj troszeczkę troszeczkę yy, uważał. Co sądzisz o SECO South Eastern Europe? Czy spółkę można traktować jako antycykliczną? Znaczy, jeżeli chodzi o SECO South Eastern Europe, biorąc tak już mówiąc, y y y znaczy patrząc na to przez pryzmat całej grupy Aseco y y i mi się właśnie to jest ta spółka, która mi się najbardziej podoba, y ze względu na to, że tam jest chyba taka no, może nie chcę powiedzieć największa dywersyfikacja, bo cała grupa ASECO jest zdywersyfikowana bardzo mocno, ale tam jest też taka dywersyfikacja pod względem, że oni mają ten segment płatności Payten, a inne spółki z grupy ASECO no, raczej czymś takim się nie, nie zajmują, więc to jest też fajna opcja. E specjalnie jakiś problemów tutaj, ja osobiście nie widzę, no czy jest antycykliczna. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. No ja patrzyłem ostatnio na spółkę Aseco Poland i oni tam mówili o tym jednak, że problem jest troszeczkę z tym budowaniem portfela zamówień, to znaczy jest ten portfel zamówień odtworzeniowy od tych klientów, których, z którymi współpracują, dalej mają te, te zamówienia nowe, znaczy te, te zamówienia, które były, są kontynuowane, ale nowych nie ma. Więc pytanie, czy w jako są w Eastern Europe, też coś takiego nie będzie. No na razie tego nie zauważamy, ale ja bym poczekał jednak do, do wyników i zobaczył. Konrad, kiedy ten WIK w końcu zacznie spadać? No też też na to przyznam, że czekam, bo ja nie jestem przyzwyczajony, żeby WIK rósł, to, to jest bez sensu, to Ameryka może rosnąć, nie wiem jakieś inne wszystkie giełdy, ale WIK, no bez przesady, dlaczego on rośnie przez, ja tam na Twitterze czytam, że wszyscy ci inwestorzy shorty mają na WIK, więc nie rozumiem totalnie. Tutaj Kruk, Azbis, Asbis było, Co sądzisz o Allegro, czy już po korekcie, to była ta korekta w związku z karą 210 milionów, niedawno z tego co pamiętam dostali taką, taką karę, no też pamiętajmy o tym, że teraz wszystko tak naprawdę ostatnio rośnie, więc to nie jest nic dziwnego, że, że Allegro rośnie. Wcale nie jest tak duży ten wzrost, jeżeli chodzi o Allegro, no bo ktoś może powiedzieć, że od dołka mocno urośli, ale od tego średniego takiego punktu, tych 25 zł mniej więcej, no to jest wzrost tak naprawdę trochę, tylko 20, 29, to nie jest jakieś kilkudziesięcio mocny, wysoko kilkudziesięcioprocentowy wzrost, jak miały niektóre spółki, wiele spółek miało w ostatnim, w ostatnim czasie. Ja wciąż nie jestem jakoś tak pozytywnie do Allegro nastawiony. Po pierwsze, no, widzę troszeczkę, że ten łokik trochę się na nich, no nie chcę powiedzieć, Uwziął, ale no jest taki zapalony na temat Allegro. No też Allegro no może wykorzystywać tę pozycję monopolisty, no bo ułoki głównie o to się dorzuca, tam, że oni wykorzystują swoją, swoją monopolistyczną pozycję. No rzeczywiście, może tak być i problem jest taki, że teraz Allegro może się rozwijać no tylko na zewnątrz, czyli na zewnątrz, na, na inne kraje. No przejęli Malgrup, ale tam z rentownością są pewne problemy, jeżeli chodzi o Malgrup. Ja nie jestem osobiście jakimś takim pozytywnie nastawiony. Tomasz pisze: jak wpada dywidenda z Azbisu na IKE, to nie dopłaca się żadnej różnicy podatkowej 15 versus 19. IKE chroni od tego zawsze. Wiesz co, nie miałem nigdy Azbisu w IKE, ale chyba tak to działa. no Skoro nie płacimy podatków w, w IKE, to wydaje mi się, ale tutaj jeszcze raz mówię, nigdy nie miałem Azbisu w, w IKE, no to wydaje mi się, że, że nie dopłacamy. No ale to też pytanie, czy warto mieć w IKE Azbis, skoro i tak te 15% trzeba zapłacić, nie? Mariusz i Rytowski. Panie Konradzie, kiedy Alumetal zacznie zwyżkować? Po pierwsze, nie mówcie na mnie, panie Konradzie, bo no wiadomo, na pana trzeba mieć wygląd, pieniądze, cokolwiek, tak? a, a ja nie mam nic. Jeżeli chodzi o sam Alumetal, no, nie widzę tam jakichś znacznych problemów. Wydaje mi się, że to, że rzeczywiście Alumetal stoi tam w te, na tych 70 zł, mniej więcej, wynika trochę jednak z tego. Że trochę jednak z tego, że Kenty pokazało te słabsze wyniki, to znaczy powiedziało, że będzie miało słabsze wyniki, co moim zdaniem jest dosyć. No, to, to nie są te same spółki. To znaczy, Kenty to jest głównie branża budowlana, Alumetal to jest jednak głównie branża motoryzacyjna i nawet ta prezes spółki mówiła, że. Portfel zamówień na czwarty kwartał i na początek 2023 roku wygląda dobrze. A jak wcześniej ona tak mówiła, to znaczy w wcześniejszych kwartałach, to rzeczywiście to się później potwierdzało. Więc ja jakichś specjalnych zagrożeń w przypadku spółki Alumetal nie widzę. No, biorąc pod uwagę tę dywidendę, którą już wypłacili, no to dywidenda łącznie razem może być naprawdę bardzo fajna. Myślę, że nawet w okolicach 10%. Jeszcze raz mówię, biorąc pod uwagę też zaliczkę, którą już już wypłacili. Board pisze, przestań się tam wygrywać w tych internetach, choć nobie tak mama prosi. No mamy później. Astro Mateo, Pytanko o spółkę Dekora. Czy ona jest skore skorelowana z deweloperką? Przepraszam, trudne słowo, jak wiadomo, ja po trzech klasach podstawówki nie jestem zbyt zbyt nawet nie mam słowa, to już sami rozumiecie. Pytanko o spółkę Dekora, czy jest ona skorelowana z deweloperką, czy jednak nie do końca? No jest skorelowana z, de z, de z deweloperką Dekora, tutaj nie da się, nie da się tego, tego ukryć, no bo to są te, te panele, tak, podłogi, wykończenie, wykończenie wnętrz, tak, no więc no to mogą być dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o czas, w którym Mamy mniejszą liczbę mieszkań na rynku. No, tak, a tak jest. Więc oni nie są tak w 100%. No bo wiadomo, że to też jest biznes odtworzeniowy. To znaczy, to też są remonty, tak, dekora, ale jednak no, duża część też jest deweloperka. Hej, co sądzisz o odlewnie polskiej mangata? O odlewnie nie wiem, nie znam dokładnie spółki, nie chcę się wypowiadać. A o Magnacie. O Magnacie robiłem niedawno film. Słuchaj, zobacz sobie znowu na mój kanał. Wchodzisz na najlepszy kanał YouTube'owy na świecie. o YouTube wpisujemy. Wpisujesz google YouTube.com. Później wpisujesz tutaj grypy W. No, wpisujesz na przykład Konrad Książak. Konrad książak tu wpisujesz. Wchodzisz. I ja robiłem. O, film. 47 minut. Najbardziej zdywersyfikowana spółka na polskiej giełdzie. Tak się nazywa. I tam właśnie mówię o, o mangacie. Także, także można powiedzieć, że trafiłeś z tematem. Też w czwartek chyba będzie u mnie jeszcze drugi film o mangacie. Taki krótki, kilku, kilkuminutowy, jakby podsumowujący. No także tutaj tak. Tam, tam jest dokładnie opisane, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mangaty. Użytkownik Facebooka XTEP ma duży przyrost klientów, nie wyrabiają z, otw z otwarciem nowych, yy, nowych klientów, także w sensie z otwarciem kont, tak? O to, o to chyba tutaj chodzi. Yy, no, oni mają teraz tę akcję, o której mówiłem, yy, czyli 100, znaczy darmowa akcja do 100 zł dla nowego klienta, więc to na pewno przyciągnęło yy, nowych klientów do Xtepa nie wiem, znaczy ja nie, nie zakładałem niedawno konto w XTB, więc nie wiem, jak to teraz wygląda, no możliwe, że są jakieś, jakieś tam problemy, ja przyznam, że, że nie mam zielonego pojęcia, no aczkolwiek biorąc pod uwagę tak, bo pytanie, czy ty się pytasz pod względem tego, że chcesz otworzyć konto, czy pod względem tego, czy inwestować w XTB, bo jeżeli o inwestycji, no to myślę, że to jest akurat nawet w miarę dobra informacja, chociaż no lepiej by było jakby to szybko szybko ogarnęli, jeżeli chodzi o otwarcie konta, no to nawet jeżeli jest to jakoś tam opóźnione, czyli to się nie robi, nie wiem, w 10 minut, bo tak zazwyczaj jest tylko na przykład w dzień, to myślę, że i tak warto. Dane jeszcze odnośnie Allegro. Ostatnio zniknął największy konkurent Allegro, czyli Shopee. P, 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 Rzeczywiście tak. Nawet też o tym film robiłem. tam Allegro poszło strasznie mocno do góry, no ale po tym wybiciu, yy, znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście Shopi wyszło z Polski, powiedziało o tym, to było takie bardzo mocne, bardzo mocne wybicie, ale czy rzeczywiście to jest taka strasznie istotna informacja, czy rzeczywiście Shopi miało aż tak dużą część. Część tego rynku. No i tak wydaje mi się, że Allegro ma naprawdę bardzo dużo tego rynku w Polsce, więc pytanie, czy jakikolwiek konkurent, wychodząc z Polski, jakoś strasznie mocno rzeczywiście poprawi te wyniki, wyniki spółki Allegro. Myślę, że bardziej te wzrosty były pod to, że no wiele osób obawiało się, że Shopi przejmie w przyszłości ten rynek. Teraz, teraz tak, tak nie będzie. Ale czy to rzeczywiście jest aż tak istotna wiadomość dla Allegro, które, no, które w Polsce jest i tak już bardzo rozwinięte i ciężko im się jeszcze mocniej rozwijać w, w, rozwijać w Polsce? No, nie, nie jestem tak do końca przekonany. Z magicznym Michałek, naprawdę świetny masz nick. znasz jakieś spółki, które zarabiają głównie w euro, dolarza, koszty w pelenie? no to są zazwyczaj spółki gamingowe, one bardzo dużo, spółki typu SaaS, na przykład LiveChat, Brand24, Cloud Technologies, Woodpecker, to są tego typu spółki, które głównie zarabiają w dolarze, głównie zarabiają w Ameryce, a nie, a nie w złotówce. No nie wiem, na przykład RenderCube, który jest spółką gamingową, głównie zarabia w euro, bo oni mocno sprzedają, znaczy sprzedają swoją grę na Steamie oczywiście, czyli każdy może kupić, ale największą sprzedaż mają w Niemczech, więc to i to są tego typu spółki, tak? czyli no głównie gaming i te, i te które wymieniłem. Łukasz, co się dzieje z nełką? No, na nełce jest korekta. Nie uważam, żeby to była jakaś taka strasznie, strasznie duża, duża korekta, chociaż teraz sobie zobaczę, jak to jest. W, jak to jest w tym momencie? Znaczy no, mieliśmy dosyć mocne wzrosty w ostatnich latach. No i rzeczywiście ta korekta jest, jest istotna, z poziomów tak maksymalnie widzę około 1000. Ostatnio było, ostatnio byli po 800, teraz są po, po 600. No, jeżeli chodzi o ten brak, brak leków czy problem z lekami, no teoretycznie dla takiej spółki typu Neuka, która no, tutaj znaczy, teoretycznie dla tej spółki może to oznaczać jakieś wyższe marże, ale niestety biorąc pod uwagę rynek leków, to tak nie działa to znaczy oni nie mogą dyktować sobie marsz takich, jakich chcą, tylko tutaj w każdym kraju jednak to jest z góry ustalone, więc to nie jest jakaś dla niej korzystna sytuacja no tutaj tak naprawdę moim zdaniem nic się dziwnego w spółce Neuka, Neuka nie dzieje Spodziewam się tutaj oczywiście dywidendy, jeżeli chodzi o naukę prawdopodobnie wyższą. Rok do roku ostatnio było, patrzę tutaj teraz 11,50, więc pewnie teraz troszeczkę, troszeczkę wyższa. Jak mówię, żadnych takich negatywnych sygnałów bardzo złych ja w przypadku spółki nauka absolutnie nie, nie widzę. Jeszcze tutaj ten... Piszesz protection, ale ASECO sporo zarabia w obcych walutach koszty w PLN. Tak, tylko że ASECO nie do końca wszystkie koszty ma w pelenach bo zauważ, ASECO oni bardzo często przejmują jakąś spółkę. No i jeżeli przejmują spółkę, nie wiem, na przykład z Izraela, to to nie jest tak, że przenoszą ją do Polski i płacą tym ludziom w złotówkach. Tam było jakieś duże przejęcie z Izraela chyba z rok temu, pamiętam. Dlatego akurat ten kraj wskazałem. I, 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 i to nie jest tak, że, że płacą im w złotówkach, tylko w ich lokalnej walucie. Więc tutaj to tak nie do końca z tym, tym Aseko, moim zdaniem przynajmniej. Tutaj patrzę dalej. Jeszcze kilka komentarzy. Facebook User, witam, czy aktualne wzrosty na deweloperach można już traktować jako dyskontowanie pierwszych obniżek stóp procentowych, czy to raczej jeszcze za wcześnie na to? Wiesz, to możliwe, że tak. To znaczy, możliwe, że tak rynek dyskontuje, ale ja jestem bardziej negatywny tutaj na, nastawiony. To znaczy, no moim zdaniem, nawet jeżeli będą te obniżki pierwsze stóp procentowych, to też nie wpłynie to jakoś strasznie mocno na, na kredyty. No, gdyby były obniżki, jeszcze KNF obniżyłby swoje takie wymagania, swoje obostrzenia odnośnie kredytów, no to, to może i możliwe, że to dyskontuje już rynek, ale ja no, pierwsze obniżki bardziej bym patrzył na rok 24, a nie na końcówkę 23, no i to nie jakoś mocne obniżki, to znaczy, to znaczy mówimy tutaj bardziej o takich lekkich obniżkach, więc ja nie jestem tak pozytywnie nastawiony do deweloperów tak jak, jak tutaj rynek. Pytanie, czy to jest tak, że ja się, ja się jakoś tak strasznie mocno mylę, czy to nie jest trochę tak, że spółki deweloperskie dawały zarobić inwestorom przez wiele, wiele lat? Więc wiele osób teraz uważa, że, że to jest tylko taka korekta i one dalej będą tak dawały. To znaczy, nie, wydaje mi się, że wiele osób podchodzi na zasadzie, zainwestuję w tę spółkę, bo ona dała mi zarobić wcześniej. I myślę, że tutaj, znaczy, jeżeli tak jest, no to to jest oczywiście bardzo negatywne zjawisko, bo tak nie powinniśmy myśleć, ale wydaje mi się, że coś tutaj może być na rzecz. Być na rzeczy. Ja nie jestem pozytywnie nastawiony w tym momencie przynajmniej do deweloperów na ten 23 trzeci rok. Podciep. Konrad, a w XTB masz jakieś dywidendy z USA? Chciałbym wiedzieć, jak to wygląda podczas rozliczenia PIT. Nie, nie mam w XTB, w XTB zagranicznych akcji. Piotr Drą Drążkowski pisze, kiedy czas na deweloperkę? No, przed chwilą mówiłem, ostatnio w strefie inwestorów był artykuł, że insiderzy kupują, skupują. Znaczy tak, jeżeli w strefie inwestorów był artykuł, że insiderzy skupują, to znaczy, że insiderzy już skupili. Na to też należy zwrócić uwagę. O deweloperach przed chwilą, przed chwilą mówiłem. Quent Q. Czy coś się rusza w tym OZE? Na razie wzrosty nijakie. No, Ondę mocno tam chyba poszło do góry ostatnio, chociaż ja nie jestem fanem onde absolutnie. No, pytanie, o które, które OZE ci, ci chodzi? No, bo też czy były jakieś takie istotne informacje bardzo pozytywne dla tego segmentu OZE? No, no, raczej nie, więc też nie ma jakichś powodów, żeby, żeby ten segment, akurat, strasznie mocno rósł. Magiczny Michałek, uwielbiam twój nick. Widać, że na YouTubie oglądasz filmy o koksach. O, a to jakieś ten, coś tutaj musiałem na głównej mieć, tak? Nie, raczej nie oglądam filmów o koksach. Łaszczyk, poważna analiza boksera. To może o to ci chodziło, Też coś tego typu miałem. To przyznam, że takich rzeczy nie oglądam. Nie wiem czemu taka typu, taka reklama mi się, mi się wyświetla, znaczy taki film inne raczej ok, winię czasem rzeczywiście oglądam, tej, tej muzyki słucham jakieś stand-upy też oglądam czasem więc inne filmy ok, powiedziałbym a tego to nie rozumiem no dobra idziemy dalej jak dostać się na tę zamkniętą grupkę od pierwszego do ósmego Dnia każdego miesiąca. Można tam dołączyć, jak jest pierwszy, do ósmy dzień każdego miesiąca. To ja zawsze, zawsze informuję o tym w filmach. Aspa, Asbis był, Aseko było, IMS, no niestety, niestety, ale nie, nie, nie znam spółki, także też nie chcę się wypowiadać. No i dobra, dobrnęliśmy dziś do końca. 20:56, najwyższy czas iść spać bo za 41 minut umrze papież, także wiadomo, najważniejsza godzina dla każdego Polaka. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję standardowo samych zysków. No i film widzimy się w kolejnych filmach, pewnie jutro, pojutrze, w czwartek, w niedzielę. Taki już mój los.